Informacje, jakie dotarły w czwartek wieczorem z Bliżyna niedaleko Kielc, są tragiczne. Doszło do wypadku, którego okoliczności wyjaśniane będą przez odpowiednie służby. Cała sytuacja jest bardzo niepokojąca. Jak poinformował na swoim Facebooku portal Skarżysko 998, wieczorem do zalewu wjechał samochód. Przybyły na miejsce służby wydobyły auto i dokonały makabrycznego odkrycia. Praca była wyjątkowo ciężka ze względu na porę akcji ratowniczej oraz jej okoliczności. Woda to trudny teren do pracy nawet dla doświadczonych strażaków wezwanych na miejsce zdarzenia. Informacje o zdarzeniu pojawiły się w nocy, ale do samego zdarzenia doszło późnym wieczorem. Wszyscy mieli nadzieję na szczęśliwy finał, lecz niestety, potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Informacje dotyczące zdarzenia są tragiczne. Informacje udostępnione przez portal Skarżysko 998 na Facebooku donoszą o wydarzeniu, do którego doszło w Bliżynie. Do zalewu w miejscowości znajdującej się niedaleko Kielc miał wjechać samochód osobowy. Na miejsce wezwano zarówno Państwową Straż Pożarną ze Skarżysko-Kamiennej, policję, pogotowie ratunkowe oraz druhów z OSB Bliżyn. Akcja była bardzo trudna, jednak w nocy udało się wydobyć z wody zatopione auto. Niestety w środku dokonano tragicznego odkrycia. Przekazano informację, że w środku znajdowało się ciało. Lokalni mieszkańcy, słysząc o poranku tak straszne wiadomości, na pewno byli w szoku. Okolicznościom tragedii przyjrzą się śledczy. W srebrnym samochodzie osobowym odkryto zwłoki 36-letniego mężczyzny. Ze wstępnych informacji nie można dowiedzieć się, czy zmarł wskutek utopienia, czy nie żył jeszcze przed znalezieniem się pod wodą. Zwłoki zostaną z pewnością poddane szeregowi badań, a całą sprawą zajmą się śledczy. Priorytetem jest teraz odkrycie, dlaczego auto znalazło się w wodzie i co stało się ze zmarłym mężczyzną w ostatnich chwilach jego życia. Każdym tego typu zdarzeniem zajmuje się prokurator, który wyjaśni okoliczności tragedii. Akcja służb rozpoczęła się w czwartek po godzinie 23. Przy sztucznym świetle. 2. Do akcji zaangażowano specjalistów. Jak przekazuje Skarżysko 998, w akcji brali udział nurkowie pracujący w PSP. Nieznana jest dokładna głębokość, na jakiej znajdował się samochód osobowy, ale mętna woda na pewno była sporym wyzwaniem dla ratowników. Cała sprawa jest bardzo tajemnicza i jak na razie nie znamy dodatkowych szczegółów zdarzenia. Źródło: WP.